Witajcie! Skończyło mi się kilka rzeczy, więc pokażę Wam nic szczególnego, takie proste, codzienne rzeczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Niektórych szkoda, że się skończyły, niektóre fajnie, że się skończyły, więc... Więc okej, zaczynajmy. Polecimy najpierw od rzeczy bardzo przypadkowo. Bardzo przypadkowo, tak po prostu jak mam tu postawione. Ja nie wiem, czy wszystko się pokazuje. Nie wiem, czy wszystko się pokazuje, ale dobra. Widziałam, że dziewczyny pokazywały i ja też pokażę Wam waciki. Waciki, które nie będę ich więcej pokazywać chyba. Chyba, że będę miała jakieś inne, ale na pewno tych samych nie będę pokazywać. Proste waciki z właśnie tu u nas z Asdy, te duże, owalne. Po prostu nie wyobrażam sobie już zmywania twarzy małymi wacikami. Po prostu nie ma takiej opcji. Duże, owalne waciki, bawełniane. Takie proste, zwykłe, ale naprawdę jakoś, nie wiem... Aha, no i właśnie, nie wiem... Na pewno wszyscy, którzy tu mieszkają, to wiedzą, że po prostu w Aździe jest najlepsza cena na takie waciki, bo 100 wacików kosztuje. Ostatnio kupiłam troszeczkę inne za 75 pikaczy, gdzie w Tesco chyba są po funt 50, czyli połowa ceny. W Aździe jakby co, to tymczasem chyba najlepsza cena jest, także okej. Kolejną rzeczą, jaką tu mam pod ręką, to jest St. Ives, taka firma, i to był mój morelowy peeling, scrub, czyli coś do twarzy. Miałam to bardzo długo, bo ja strasznie nie lubię tych drobinek, a kupiłam sobie, bo jakoś tak, no tak jak mówię, wszędzie podkreślam, ja dopiero zaczynam tam gdzieś tam odkrywać jakieś kosmetyki, bo ja nigdy nie byłam nigdy nie byłam tą osobą, która bardzo dbała o siebie, co widać teraz. Teraz mam taką ceranię, inną, która naprawdę potrzebuje, już pomijając zmarszczki, to właśnie te wszystkie krosty, które mi się zaczęły robić, zmusiły mnie do tego, żebym zaczęła interesować się trochę więcej kosmetykami. Także ten scrub był dobry, to był do używania codziennego, do takiego codziennego jakby mycia, czyli jakby część częstszego niż raz na tydzień na przykład. I on, ale on był dość ostry i był dość dobry, ale po prostu nienawidzę tych drobinek, które są we włosach i wszędzie. Właśnie na takie rzeczy, które teraz tu mam, on był do cery właśnie problematycznej. O, właśnie to zapomniałam dodać. On oil free i na tłustą i taką cerę właśnie z krostami, z problemami i z kwasem salicylowym. I to był naprawdę dobry peeling. Tylko tak jak mówię, jedyne co, czego ja nie lubię, i nie tylko w tym peelingu, bo po prostu nie lubię tych drobinek, które są później we włosach, nie wiem, w oczach, w brwiach, w uszach. Nie lubię. Dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, poza tym działanie tego peelingu było naprawdę fajne. Fajnie się myło i skóra, no tak jak po peelingu, wszystko w nim było ok. Ale już jest na moim kanale dawno temu filmik o peelingu Tiande. Ja robiłam peeling piątek i dzisiaj jakby poza tymi malutkimi miejscami moja skóra nie wymaga kolejnego peelingu, wiecie o co chodzi, tylko po prostu jak ktoś ma krosty i tam, gdzie te krosty są, one są jakby, ta skóra, ona bardziej się wysusza w tych miejscach i bardziej szybciej jest widoczna, i nawet jeśli już nie ma tej skórki, to gdzieś tam jeszcze się zadziera. I kolejny jakby peeling może spowodować tylko to, że gdzieś tam porozdrażniamy te miejsca, a ten peeling właśnie, on jest taki żelowy, bez drobinek, i taki peeling wystarczy nawet na takie miejsca tylko delikatnie położyć i właśnie te skórki, które gdzieś tam się łuszczą, on je rozpuści i a reszta jakby nie będzie podrażniona, nie będzie roztarta, bo ja właśnie tym peelingiem bambusowym te miejsca tutaj sobie za bardzo roztarłam. Także jeśli nie macie problemów skórnych takich jak ja,
to pewnie jakiś peeling z drobinkami jest jak najbardziej na tak, ale jeśli macie jakieś problemy właśnie tego typu, to taki peeling bez drobinek, który rozpuszcza naszą skórę, on działa coś jak kwas, wiecie co, tak rozpuszcza, że właściwie ani tego nie czujemy, ani tego nie widzimy, a jednak ta skórka jest zdjęta, ten martwy zrogowaciały na skórek jest zdjęty, także dla mnie ten peeling jest mega i jak tylko będę miała kaskę, to na pewno ten peeling zamówię sobie i będę go robić jakby może na zmianę z tym bambusowym. Pokażę Wam mydełko do rąk. Oczywiście u mnie mydełka do rąk są zawsze antybakteryjne, bo wiecie jakie jest, dzieciaki i w ogóle jakoś tak ogród, no nie wiem, ale zawsze przykładam uwagę do tego, żeby były antybakteryjne, jednocześnie żeby miały coś, co będzie no z tym nawilżeniem, to wiecie jak to jest, no jakoś tak nie wierzę, że mydło może nawilżać, ale żeby mniej wysuszało, o może tak. Używamy tylko mydełka w płynie, bo co, bo nie brudzi umywalki, tak wiecie, nie zostawia tych takich tych, jakoś tak nie wyobrażam sobie mydła w kostce już, mydło w płynie i to akurat jest fajne. No właśnie, no żeby nie było, nie, to dwa takie mam, bo u nas mydełka idzie sporo, także dobra. Co jeszcze mi się skończyło? Słuchajcie, po kolei, no jak mydła, to mydło Dove mojego męża. Moje już prawie też puste jest, ale to w następnym denku pewnie będę pokazywać, może nie będę. Może nie będę, bo to bez sensu jest chyba pokazywać, aczkolwiek jak będę używać jakiegoś innego, to wtedy tymczasem jesteśmy na Dove nastawieni, tak? Mój mąż na Dove, ja na Dove też. Lubię Dove. Podobają mi się zapachy i uważam, że właśnie są to mydła takie nie że nawilżające, ale tak troszkę mniej wysuszające i to już jest okej. Okej, szampon. Mój szampon do włosów i to jest Full Repair. A wiecie co, jak to jest? No ja nie wiem, jakoś tak... W każdym razie to jest do włosów farbowanych, wzmacnia i odnawia bez obciążania włosów, fajnie myje i faktycznie jakoś nie widzę, żeby bardzo tak wiecie co zdzierał i płowił włosy, ani ich jakoś strasznie wysuszał, aczkolwiek wiadomo jest, że zwłaszcza jeśli się zapuszcza włosy, to trzeba tych odżywek używać i wtedy ten szampon, aczkolwiek szampon szamponowi nie jest równy i ja tego, muszę Wam powiedzieć, używam też już od lat. Ja jestem jakaś taka stała w uczuciach, nawet kosmetyką, aczkolwiek jeśli się jest kosmetykomaniaczką, ja taka nie jestem, to pewnie się szuka coraz to nowych i nowych rzeczy, a ja jestem ta stała w uczuciach, jeśli chodzi o facetów i o kosmetyki też, o większość rzeczy, jeśli coś lubię, jeśli lubię jakąś torebkę, to z nią chodzę długo, jeśli lubię jakiś kosmetyk, to używam go często i nie szukam czegoś nowego, bo często się rozczarowuję i wtedy sobie myślę, no i po coś to kupiła, bez sensu, kupuj ciągle tą samą rzecz, skoro jesteś z niej zadowolona, a z jeszcze innej strony czasem sobie myślę, że no właśnie, że jak nie spróbujesz czegoś innego, to nie będziesz wiedzieć, bo być może gdzieś tam jakaś rzecz jest jeszcze lepsza od tej, co mamy, więc jakby jest kilka stron medali, także, ale ja tymczasem taki sobie szampon do włosów John Frienda, czy jakoś tak, tak. Wiecie co, 10 lat w Anglii i ja ciągle nie mówię po angielsku tak, jak powinnam mówić. Ale nieważne. Będę Wam pokazywać opakowania, żebyście wiedzieli o co chodzi i ewentualnie sami sobie przeczytali. Bo tak. Mega hold, jest mega. U mnie tego idzie dużo też. Oj, dużo. I to będzie... I to będę Wam pokazywać. I co będę Wam pokazywać? To będę Wam pokazywać. To jest żel moich dzieci i moich synów. Słuchajcie, chodzą do szkoły i w ogóle co rano mama, żel. No okej, trochę żelu musi być, nie? Polecam. Ja
na swoje włosy i tak jak właśnie ten żel na włosy męskie, powiedzmy, czyli takie krótsze i które tak, wiecie, tak na męsko się okłada, czy tam do góry, czy coś, to ten żel ekstra, on się później jakby skruszy, nie wiem, nie jest już sztywny, wiecie o co chodzi, a włos ciągle jest taki błyszczący, nie zostawia takiej, wiecie, szarości albo jakichś takich kawałeczków, takich drobinek czegoś, jakby włosy wyglądały na jakieś takie sklejone i takie zakurzone, wiecie co, takie są. Bo te dwa właśnie i ten mój, tak jak już mówiłam wiele razy, że ja je nażeluję, ułożę i później przeczesuję dłońmi, ale one są cały czas błyszczące i nie mają takich, wiecie, nie są takie tępe i sklejone, tylko cały czas są sypkie, błyszczące, takie jak bez żelu, takie naturalne, a jednak ten kształt ułożony trzymają i to samo jest z tym, mega, mega. Mogę być żywą reklamą VO5, bo jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej firmy. A dalej mam krem. Tak, polecimy kremy. Krem jest okej. Shaw jest dobry, Neutrogena. I co jeszcze? Teraz ostatnio miałam ten CCS cream, też dobry. I już muszę iść na zakupy, bo potrzebuję następny. Kremu do stóp idzie u mnie dużo. Tak samo do rąk. Okej, no właśnie. Kolejne opakowanie to jest to opakowanie, w którym w pierwszym denku moim mówiłam o tym, że takie serum do paznokci u mnie schodzi bardzo dużo i to jest to opakowanie z mojej torebeczki i już mam kolejne dwa opakowania, jedno gdzieś na toaletce, nie wiem, nie tutaj gdzieś, a drugie w torebeczce i to jest, to musi być na okrągło, słuchajcie. Słuchajcie. Jestem osobą, która całe życie gdzieś tam się... Nie gdzieś tam. Ja jestem osobą, która całe życie się odchudza, która całe życie próbowała uwierzyć, że są jakieś rzeczy, cud, które pomagają w walce z celulitem, w walce z tkanką tłuszczową i teoretycznie ja wiem, że tylko i wyłącznie ciężka praca i zdrowa dieta są w stanie jakby nas trzymać w dobrej formie. Jednakże od czasu do czasu skuszę się na coś takiego jak to właśnie. Mam jeszcze jedno takie różowe do biustu. To też myślałam sobie, że mi to biust mi podniesie, nie? Ale wiecie co? Nawilżają, chłodzą, latem to są naprawdę fajne kremy, bo chłodzą bardzo. Być może mają jakieś działanie, ale nie oszukujcie się, że bez diety i ćwiczeń wyrzeźbicie swoje ciało takimi kremami. Fajnie jest opisany ten krem, że trzeba go używać raz, dwa razy dziennie, wszystko fajnie. Jednakże, no co, no sam krem na pewno nie pomoże. Redukcja długości, głębokości, widoczności rozstępów, wyraźne wygładzenie skóry, ujędrnienie, uelastycznienie i nawilżenie. To jeśli chodzi o brzuszek. Mój brzuszek jest po... powiem tak, moja skóra nie była nigdy najgorsza. Myślę, że mam dość dużo, nie wiem, kolagenu czy czegoś, bo nigdy nie miałam jakichś wielkich rozstępów. Jednakże po... no właśnie, i po pierwszej ciąży nie miałam w ogóle rozstępów. Mój brzuszek wyglądał tak, jakbym nigdy nie była w ciąży. Ale po bliźniakach, wtedy kiedy miałam 1,40 m w pasie, bo urodziłam duże bliźniaki, 3,3 kg w 40 tygodniu, dwa dni przed planowanym terminem, brzuszek po prostu nie wytrzymał, pomijając, no ja jakoś tak specjalnie też nie nakładałam jakichś tam, nie wiem, fajnych być może kremów, bo po pierwsze będzie pewnie moja wiedza nie była aż taka wielka, po drugie, no nieważne, w każdym razie mam rozstępy, i takie kremy mi nie pomogły. Mam też tutaj
ten jest na idealna sylwetka, czyli redukuje tkankę tłuszczową, zwalcza celulit i rozstępy, i ten smarowałam sobie na uda i pupę chyba, w jakiejś takiej, wiecie co, nadziei, że jakoś tak, ale powiem tak, nie pomoże puder róż jak dupa stara już, więc w ogóle fajnie nawilżają. Taki efekt nawilżenia pewnie można za mniejszą cenę sobie też zafundować, a jakichś takich rewelacyjnych efektów wyszczuplających nie zauważyłam. Następną rzeczą, która mi się skończyła, jest mój olejek arganowy. Teraz męczę olejek makadamia chyba i muszę Wam powiedzieć, że makadamia też jest fajna, ale arganowy jest lepszy. Był lepszy i na pewno jak tylko będę miała możliwość, to... No dobra, mam jeszcze kilka innych olejków do przetestowania. Arganowy to było coś, co naprawdę tak ujędrniało, no nie ujędrniało, ale tak widać było gołym okiem, że ta skóra jest taka nawilżona i że ta wilgoć w jakiś sposób tak zostaje w tej skórze i naprawdę, jeśli tylko nie macie jakichś uczuleń, to arganowy jak dla mnie do tej pory najlepszy olejek. Skończyła mi się też oliwka do paznokci. Buteleczkę oczywiście umyję dokładnie i zrobię sobie kolejny olejek. No i właśnie bardzo żałuję, że nie mam już tego arganowego, ale tak jak już wspominałam, gdzieś tam bardzo gonił mnie termin tego olejku, termin ważności i dlatego musiałam go zużyć, ale paznokcie po olejku arganowym są właśnie takie zdrowe, grube, długie i w ogóle, no dobra, nie chcą się złamać, oby się nie złamały, ale naprawdę widzę zmianę, olejowanie paznokci co wieczór daje efekty. Też moje ulubione poem się skończyło, właściwie jest jeszcze odrobina, ale czas iść na zakupy! No właśnie, nie będę sobą jak tutaj jeszcze nie... Uwielbiam! Dalej, pusta buteleczka i tu akurat jest buteleczka Iris po rozświetlaczu, ale tutaj miałam swoje olejki do mycia twarzy i też właśnie mi się skończyły, więc buteleczka pójdzie do mycia i też do napełnienia po raz kolejny. No i właśnie też już wspominałam moje rzęsy. Słuchajcie, to jest ostatnia rzecz. Moje rzęsy mega, słuchajcie. Bardzo chciałam je założyć na imprezę i mi się nie udało, więc... mam je jeszcze, pokazywałam je w filmiku, tu one sobie leżą, mam je jeszcze, one są zmasakrowane z deka, poobcinane, bo oczywiście były za długie i wydaje mi się, że są jeszcze za długie. One są za długie w sensie takim, ale też są za długie mi tak, jakoś dziwnie się w nich czułam, ale spróbuję się nauczyć na nich, wiecie, tego całego zakładania, bo to właśnie wcale nie jest takie proste. I wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie mam jeszcze trochę opakowań po kremach, ale to będzie kolejny jakiś inny filmik, bo widzicie, jak to długo schodzi. Jakoś nie potrafię tego tak szybciej objąć. Dziękuję za oglądanie, jeśli ktoś to oglądał. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Nie wiem, czy można polubić denko, nieważne, ale jeśli w jakiś chociaż mały sposób podobało Wam się w jakiejś małej części, to subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmików, kolejnych zakupów, kolejnych różnych ciekawostek i moich przemyśleń i oczywiście zapraszam Was na jeszcze inne moje kanały, kanał o paznokciach i kanał kulinarny, otwarty. Zostańcie ze mną i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was cieplutko, pa!